Ja swojego kochania, Stanisław Zygmunt, pamiętam, to ja. Mówił, wychodzę. To widzę Wojciech Lubawski, biskup Gryczan. To jest połączenie Gryczanek z waszym tutaj biskupstwem, takie nazwisko. Nazwisko znam, ja mam świetną pamięć do nazwisk. No, wprawdzie nie mam pamięci do twarzy, ale do nazwiska jak najbardziej. Z twarzami no nie jest najlepiej, No, zdarzyło mi się, położyłem się do łóżka z żoną. No, mam czasami takie fanaberie. Jeszcze nie jest to karalne, więc... No więc położyłem się z nią, no jakieś figle były, potem krótkie figle, długi sen, jak to zwykle bywa. No niestety nad ranem czuję, że coś w mój sen włazi, brutalnie za ramię mnie szarpie, wrzask w ucho, podnoszę głowę, widzę, jakaś obca kobieta trzęsie do mnie, mówi: ty, synu taki, nie taki, do naszego świętego łoża małżeńskiego kładziesz się z jakąś zdzirą. Ja od razu wytrzeźwiałem, mówię: słuchaj, małżonko moja kochana, tak zwana towarzyszko grobowej deski. Mówię: ja otóż myślałem, że ona to jesteś ty. I nie uwierzycie, ale żona mi nie uwierzyła. Ani wtedy, ani każdym następnym razem. Także można powiedzieć, że dysponuje ciągłą niewiarą. A ja nieraz, ja jestem wierny, no tylko pamięci do twarzy nie mam. Nieraz wstanę rano, myślę: o, może się ogolę. Idę do lustra, tak patrzę, myślę: co to za gęba? Co? Chyba nie znam. Odwracam się, odchodzę, no. Przecież nie będę golić obcego faceta. No tak, niestety tak jest, ale ja generalnie jestem człowiekiem nowoczesnym, tak jak wy. Ja wiem, co to jest SMS, co to jest mail, co to jest Facebook. To jest po angielsku, dodam, bo widzę, że tu trochę Kielczan na sali jest. Po angielsku, Facebook, znaczy twarz Boga.